Demencja jest zbiorem objawów, które mogą wystąpić z powodu różnych możliwych chorób. Objawy demencji obejmują upośledzenie myśli, komunikacji i pamięci. Jeśli ty lub twoi bliscy doświadczacie problemów z pamięcią, nie od razu myślicie, że to demencja. Osoba musi mieć co najmniej dwa rodzaje upośledzenia, które znacząco wpływają na codzienne życie, aby uzyskać diagnozę. Oprócz trudności w zapamiętywaniu, osoba może również doznać innego upośledzenia. Demencja występuje częściej u osób powyżej 65 roku życia, ale może również wpływać na osoby młodsze. Wczesne wystąpienie choroby może się rozpocząć, gdy ludzie są w wieku 30, 40 lub 50 lat. Poznaj typowe, wczesne objawy demencji i rozpoznaj problem. Subtelne zmiany pamięci krótkotrwałej. Kłopoty z pamięcią mogą być wczesnym objawem demencji. Zmiany są często subtelne i mają tendencję do angażowania pamięci krótkotrwałej. Starsza osoba może pamiętać wydarzenia, które miały miejsce lata temu, ale nie to, co jadła na śniadanie. Inne objawy zmian w pamięci krótkotrwałej polegają na zapominaniu, gdzie zostawili przedmiot, z trudem pamiętając, dlaczego weszli do konkretnego pokoju, lub zapominając, co mieli robić w danym dniu. Trudności komunikacyjne. Podobnie jak znalezienie i wykorzystanie właściwych słów staje się trudne, ludzie z demencją czasami zapominają znaczenia słów, które słyszą lub mają trudności z podążaniem za rozmowami lub programami telewizyjnymi. Zagubienie kierunku. Poczucie kierunku i orientacji przestrzennej zwykle zaczyna się pogarszać wraz z wystąpieniem demencji. Może to oznaczać, że nie rozpoznaje się już znanych obiektów. Trudniej jest również podążać za szeregiem wskazówek i instrukcji krok po kroku. Trudności ze znalezieniem właściwych słów. Innym wczesnym objawem demencji jest walka o przekazanie myśli. Osoba z demencją może mieć trudności z wyjaśnieniem czegoś lub znalezieniem właściwych słów, aby wyrazić siebie. Rozmowa z osobą z demencją może być trudna i może zająć więcej czasu niż zwykle. Apatia. Apatia często występuje we wczesnej demencji. Osoba z objawami może stracić zainteresowanie hobby lub działalnością. Mogą nie chcieć już wychodzić, stracić zainteresowanie spędzaniem czasu z przyjaciółmi i rodziną. Trudności w wykonaniu codziennych zadań. Subtelna zmiana w wykonywaniu normalnych zadań może wskazywać, że ktoś ma wczesną demencję. Zwykle zaczyna się to od trudności w wykonywaniu bardziej złożonych zadań, takich jak opłacenie rachunków. Zmiany nastroju. Zmiana nastroju jest również tu częsta. Jeśli masz demencję, nie zawsze jest łatwo rozpoznać to w sobie, ale możesz zauważyć tę zmianę u kogoś innego. Wraz ze zmianami nastroju możesz również zauważyć zmianę osobowości. Zamieszanie. Ktoś we wczesnych stadiach demencji często może się mylić. Gdy pamięć, myślenie lub osąd zanika, może powstać zamieszanie, ponieważ nie są już w stanie zapamiętać twarzy, znaleźć właściwych słów lub normalnie kontaktować się z ludźmi. Zamieszanie może pojawić się z wielu powodów i dotyczy różnych sytuacji. Takie osoby nie pamiętają, co wydarzyło się w ciągu dnia lub mają trudność z przypomnieniem sobie kogoś, kogo wcześniej spotkały. Powtarzanie. Powtarzanie jest powszechne w demencji z powodu utraty pamięci i ogólnych zmian w zachowaniu. Można pytać o to samo wielokrotnie po otrzymaniu odpowiedzi. Ponadto, osoba może powtarzać w kółko te same czynności lub obsesyjnie gromadzić przedmioty. Zmaganie się z dostosowaniem do zmian. Dla kogoś we wczesnych etapach demencji doświadczenie może wywołać strach. Nagle nie pamiętają osób. Nie pamiętają, dlaczego poszli do sklepu i gubią się w drodze do domu. Z tego powodu mogą pragnąć rutyny i obawiać się próbować nowych rzeczy.
Trudność w przystosowaniu się do zmiany jest również typowym objawem wczesnej demencji. Kiedy pójść do lekarza? Zapominanie i problemy z pamięcią nie wskazują automatycznie na demencję. Są to normalne elementy starzenia się i mogą również wystąpić z powodu innych czynników, takich jak zmęczenie. Mimo to nie należy lekceważyć objawów. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, doświadczacie wielu objawów demencji, które nie ulegają poprawie, porozmawiajcie z lekarzem. Neurolog jest odpowiednim lekarzem, może zbadać zdrowie fizyczne i psychiczne ciebie lub twojego ukochanego oraz ustalić, czy objawy wynikają z demencji czy innego problemu. Lekarz może nakazać pełną serię testów, egzamin neurologiczny, badania krwi, testy mózgu. Dzięki leczeniu i wczesnej diagnozie można spowolnić postęp choroby i utrzymać sprawność umysłową. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.